Serdecznie Was witam na ostatnim wykładzie na naszej konferencji w 2020 roku. Naszym gościem jest Aleksander von Schlieffen, który jest Wam znany również osobiście, wielokrotnie bywał na naszych konferencjach i dzisiaj też powrócił na naszą konferencję z wykładem o tym, co teraz na niebie się dzieje, tak? O, jego wykład ma tytuł Rok 2020 i społeczeństwo PR-u. Jak może niektórzy z Was tutaj już słyszeli, Aleks bardzo jest otwarty na pytania, więc jeżeli macie pytania dotyczące jego wykładu, tak, to piszcie je w trakcie, Miłka tutaj będzie to ogarniać i albo w czasie wykładu, albo po wykładzie, pod koniec wykładu Aleks odpowie na Wasze pytania. Ale oczywiście, jeżeli macie jakieś inne pytania, to wtedy już je na koniec, tak? Sobie zostawcie, żeby też nie rozpraszać tutaj Miłki i Aleksa. Alex, we are very happy to have you again, and we are happy that you're here with us with this lockdown times, and we are really, really looking for your lecture, so we could start. Thank you very much. It's so great to be back. And I didn't quite understand what you said as the introduction, but it sounded beautiful and I'm sure it was wonderful. Dziękuję Wam bardzo. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wrócić do Was na Waszą konferencję. Nie zrozumiałem ani słowa, co Iza mówiła, ale brzmiało to bardzo ładnie, więc na pewno było coś fajnego. And many people will probably ask about the mushroom in the drawing, and don't worry, I will come to a point where I can explain its symbolism in this particular drawing. Wiele osób na pewno już chce się zapytać, co oznaczają te grzyby na rysunku, który widzicie tutaj. Nie niecierpliwcie się, ale też nie martwcie się, dojdziemy do tego. The drawing is something like a timeline, and you can see in the drawing, in the middle, you see something like a gray spiral. This is our present year, 2020. Rysunek przedstawia czas, wykres czasu. I jak widzicie, tutaj w środku są takie spirale, które się zbiegają na środku, i to jest właśnie ten rok, w którym teraz jesteśmy, 2020. So you see from the left side, it's coming, many things are coming to an end. There are four. It's three cycles, but kind of four cycles coming to an end. Jak widzicie, po lewej stronie jest koło, w którym są naprawdę cztery cykle narysowane, te koła spiralne, które właśnie się kończą. And we have three to four kind of cycles beginning. I mamy około trzech, czterech cykli, które się zaczynają. And then you see where the green writing is, you see two big red cycles coming in. I tam, gdzie są zielone kółka, widzicie też takie jedno większe kółko, gdzie ten bardzo duży cykl się zaczyna. To jest tutaj po lewej stronie troszeczkę widzicie takie dwa zbiegające się koła jeszcze większe. Yeah, cool. Thank you, Isa. This is cool. And the point where they meet, this is 1989. I ten punkt, w którym one się tutaj spotykają, to jest rok 1999. And this was the triple conjunction. It wasn't a tight conjunction, but they met within a few degrees, Saturn, Uranus and Neptune in the sign of Capricorn. I nie był to moment dokładnej koniunkcji, ale wtedy Uran, Neptun i Pluton i Saturn, przepraszam, Pluton, Saturn i Uran spotkały się w Koziorożcu. Not Pluton, Plutonski. Plutonski, okej. Okay. And they meet every 700 years. One spotykają się co 700 lat. So we can see that we are like now in the first phase, 31 years after the 700 year cycle began. Czyli za nami już kilkadziesiąt lat tego pierwszego cyklu, który trwa 700 lat. And then we have the other big cycle, it's the 200 year cycle. I przed nami też nowy cykl, który będzie trwał 200 lat. Which is the Jupiter-Saturn turnaround. Który jest cyklem Jowisza, koniunkcji Jowisza-Saturna.
And they happen to coincide every for 200 years in one element. I ten cykl kolejnych koniunkcji Jowisza z Saturnem co 200 lat zmienia żywioł, w którym te koniunkcje zachodzą. And so the other big cycle is the 800 year cycle when they have had all the conjunctions in all the four elements for 200 years and this makes 800 years. Czyli cztery żywioły razy 200 lat daje to 800 letni cykl. So we could say that we are on some level very lucky people to testimony within our lifespan the beginning of a 700 year cycle and the beginning of a new 200 year cycle, which is part of an 800 year cycle, because these incredibly important astrological events don't happen very often, as you can see. Więc jak widzicie, żyjemy jesteśmy bardzo uprzywilejowani, bo żyjemy w czasach na granicy tych kilku bardzo ważnych cykli. Cyklu 700-letniego, 200-letniego, który tak naprawdę jest cyklem 800-letnim, tak? Jeżeli chodzi o te koniunkcje Jowisza z Saturnem, co z punktu widzenia astrologii jest wyjątkowe i nie zdarza się za często, więc żyjemy w takich wyjątkowych dla astrologa też czasach. And you know the Saturn, Uranus and Neptune, they belong to the fourth quadrant. Saturn, Uran i Neptun będą przesuwać się do następnego jakby miejsca w zodiaku. And the fourth quadrant symbolizes the final result of our choices, our personalities, our background and our cultural distinctions. Fourth quadrant, do you mean in general or? Yeah, fourth quadrant is Saturn, is Capricorn, Aquarius and Pisces on the main level and the 10th, 11th and 12th house. Okay. Mm-hmm. Saturn, Uran i Neptun będą teraz wszystkie w czwartej części zodiaku, czyli tam w czwartym ćwiartce, jak tutaj Alex powiedział. I one wszystkie tutaj będą silnie oddziaływać, tak, na sprawy społeczne. So we are at the beginning of a 700 year cycle and we can see that 31 years after this beginning there are a lot of sub-cycles ending and beginning which are in service of the big 700 year cycle. Czyli te cykle znowu, tak jak tutaj widzicie na tym obrazku, tak? Jeden cykl wielki 700-letni, który był w połowie lat 90. się skończył, a teraz ten drugi 700-letni, który się zaczyna, my już te 31 lat jesteśmy, obserwujemy go, ale teraz znowu nastąpił nowy cykl, tak, związany ze zmianą żywiołu Jowisza z Saturnem. And you know that a new cycle, every few years there is a conjunction of outer planets. I mimo że co kilka lat jest koniunkcja planet zewnętrznych jakaś na niebie. But in 2020 we have three beginnings and one leap from an element earth to air. Ale w 2020 roku mamy kilka tych koniunkcji, jak na pewno już wiecie, i jeszcze mamy powtórzenie, jakby przeskoczenie, przepraszam, właśnie koniunkcji Jowisza z Saturnem już na stałe do żywiołu powietrza, tak? Okay. And so we can say 2020 is much more wild than 1989. Możemy więc powiedzieć, że, przepraszam, pomyliłam się wtedy w roku, chodziło Aleksowi o 1989. Możemy powiedzieć, że 2020 rok jest bardziej szalony niż rok 1989, kiedy był koniec tych cykli 700-letnich i początek nowych. It's a bit more than one Saturn cycle away from 1989. Jesteśmy teraz jeden cykl Saturna od tamtych czasów, od 89 roku. But since there are so many cycles beginning, 2020 is more crazy, more wild, more extreme than 1989. Ale tak jak Alex już mówił wcześniej, no przez to, że jest tyle tych koniunkcji na niebie bardzo ważnych, planet pokoleniowych i społecznych, no ten rok jest o wiele, wiele bardziej wyjątkowy niż 89. And you know, most people think that the world is different now because of the coronavirus. Większość
Większość ludzi myśli, że ten teraz czas jest wyjątkowy i inny niż kiedyś z powodu koronawirusa. But from the astrological perspective, the virus is not a cause. It's an effect, but not an origin, not a cause. Ale z punktu widzenia astrologii, wirus tak naprawdę jest wynikiem tego, co się dzieje na niebie, a nie przyczyną w ogóle tego, co się dzieje wokół nas. And I want to tell you in a few minutes, when we get there, my interpretation of what it sends is, what it's about. I za chwilę przedstawię wam moją interpretację tego, co się teraz tak naprawdę dzieje i w jakim świecie teraz żyjemy. So as many of you might know, the Jupiter-Saturn cycle is called the old king is leaving the throne and the new one is coming up to it. Niektórzy z was mogą znać tą teorię, że koniunkcje Jowisza z Saturnem związane są z tak zwanym odejściem starego króla i nadejściem nowego. And since each Jupiter-Saturn cycle is for 20 years, jako że koniunkcja Jowisza z Saturnem, ten cykl zaczyna się co 20 lat, we have kind of 10 Saturn, Jupiter-Saturn cycles within a 200-year course. Przed nami będzie jeszcze 10 takich koniunkcji Jowisza z Saturnem w ciągu tego nowego 200-letniego cyklu, który się właśnie zaczyna. So the big blue cycle, the circle and the cycle is something like a kingdom. It's not about one king, it's about 10 kings in 200 years. Czyli ten nowy cykl niebieski tutaj narysowany przez Aleksa, który zakreśla właśnie 200-letni cykl koniunkcji, 10 koniunkcji Jowisza z Saturnem, on nie pokazuje tylko jednego królestwa, ale 10 różnych kolejnych królestw, tak? Kolejnych królów, którzy będą pojawiać się w naszej rzeczywistości. It's so beautiful. Polish is so beautiful. I don't understand, but I love to listen to it. So Aleks, bardzo, bardzo się Aleksowi język polski podoba. So we come out of an earth kingdom. It's not finished yet because the Jupiter conjunction will come in on December 21st, but it's the end of a kingdom in earth. Jesteśmy na końcu panowania królestwa, panowania żywiołu Ziemi, jeżeli chodzi o koniunkcję Jowisza z Saturnem, bo jeszcze koniunkcja w kolejnym żywiole nie nastąpiła, dopiero będzie ona w grudniu. And we are heading towards a 200-year air kingdom. Czyli przed nami 200 lat panowania żywiołu powietrza. So what is Earth Kingdom about? Natomiast na czym polega panowanie ziemskiego żywiołu, w czym jeszcze cały czas tkwimy w tym cyklu? It's about materialism, it's about earth, it's about nature, it's about capitalism and money. Ten cykl oznacza materializm, ale też ziemię, ale też przyrodę, ale też wszystko to, co związane jest z pieniędzmi. It's about property, it's about yours and mine. To jest również, ziemia jest, dotyczy tego, co posiadam, co jest moje, a co jest twoje. And if there's a big difference between yours and mine, there's a boundary. Jeżeli to, co mamy, co posiadamy, co każdy z nas ma, bardzo nas różni, jest wtedy między nami granica, tak? So, whenever we talk about earth, boundaries are very, very important. It's like a fence of your building. Żywioł ziemi zawsze związany jest z granicami, ale też z płotami, tak? Z ogrodzeniami, które stawiamy między sobą. It's like a wall around my property. Tak jak mur okalający moją posiadłość. It's about my property is bigger than yours. To jest na temat tego, że to, co ja mam, moja własność jest większa niż twoja. And you have more astrology books than I do. A ty masz, you are or you, a ty masz więcej astrologicznych książek niż ja mam. But in this case I can see that you have more than I do. Ale zauważył, że mam więcej książek. Nie.
Yes, definitely I have more. So it's about calculating how much. The importance is how much. Najważniejsze, jeżeli chodzi o żywioł ziemi, jest jak dużo czegoś mam, tak? Jak dużo czegoś jest gdzieś. So it's always about asking the price of something. I zawsze ziemia dotyczy wartości, tak? Pytania o cenę, co ile kosztuje, co ile jest warte. So it's also about the time of exact science. I to jest również czas, pytanie o dokładne jakby wyniki, tak? Dokładne mierzenie, science, o sens. Science, scientific science. Science, o naukowość, tak? O podstawy naukowe wszystkiego. So it's about scientific and numbers. Czyli ziemia zawsze będzie dotyczyła naukowego podejścia, bo kojarzyła się z naukowym podejściem i z liczbami, z numerami, z wymiarem, z mierzeniem czegoś. So the exact sciences are about improving the material world. Ponieważ nauki ścisłe, tak, i w ogóle nauka chcą polepszyć, tak, ten świat materialny. So it's the time of... Oh, sorry. Sorry. So it's the time of the Industrial Revolution. We will find a way, no problem. Up to you. Więc żywioł ziemi jest związany z rewolucją przemysłową. And the Industrial Revolution was about a technical improvement to produce more and to make more money. A rewolucja przemysłowa związana była ze zwiększeniem produkcji i ze zrobieniem większej ilości pieniędzy. And I don't want to say anything against exact science, because the exact science show how we can really make things better on a practical level. Ale nie chcę tutaj powiedzieć, że jestem przeciwko nauce, ponieważ dzięki nauce możemy bardzo dużo rzeczy praktycznych dokonać. Na praktycznym poziomie. And it's perfect for technology. I to jest świetne dla technologii. So it has made and for medicine, of course. I oczywiście dla medycyny. So it has made our physical life on many levels. It has improved our physical life on many levels. I rewolucja przemysłowa i nauka poprawiła jakość naszego życia na wielu poziomach. And you know, especially the earth signs, they are the best with numbers. I to dlatego osoby, które mają dużo żywiołu ziemi, są dobre w liczbach, tak, w liczeniu. You know, because Taurus likes to count the money. Byk lubi liczyć pieniądze. And Virgo likes to calculate lists. Panna lubi ustalać różne listy, rzeczy do zrobienia. And Capricorn is interested in the fact that structures are based on numbers. A koziorożec chce badać naturę, na które strukturę, która jest zbudowana na liczbach. So it's the hierarchy of the number. Czyli żywioł ziemi przedstawia hierarchię liczb. And that means that everything that is important in life needs to be proven by numbers. Co oznacza, że wszystko dla żywiołu ziemi, co jest ważne w życiu, musi być wyrażone w liczbach. That means that when scientists have approved of something, that it's real because they have done a statistic, which is also numbers, and they say it's real, it's accepted to be part of reality. Więc żeby coś było zaakceptowane przez naukowców, musi być najpierw policzone i muszą być statystyki i dopiero wtedy to ma jakąś wartość i jest przez wszystkich zaakceptowane. But if something cannot be proven by numbers, and numbers would be either a statistic or it sells well. Natomiast jeżeli czegoś nie da się udowodnić statystycznie lub policzyć w liczbach takich sprzedażowych, it's not part of our life. Nie istnieje w naszym życiu. So you can see in how far the exact science and capitalism cooperate. W ten sposób można zauważyć, jak kapitalizm i nauka współpracują ze sobą. So the past 200 years were like a dark age or like a middle age for astrology.
te ostatnie 200 lat było w pewnym sensie takimi wiekami średnimi i trudnym czasem dla astrologii z tego powodu. Because astrology is not a science in the way a science was supposed to be in the past 200 years. Ponieważ astrologia nie wpisuje się w paradygmat naukowy, który przez ostatnie 200 lat obowiązywał. That doesn't mean that it's not real, but it's not real according to this scheme of understanding reality. To nie znaczy, że astrologia nie istnieje, ale nie wpisuje się w tą wizję rzeczy, które są realne i które da się sprawdzić. Wait, what will happen in the air cycle. Dużo wydarzy się, kiedy nastanie żywioł powietrza. It will be the renaissance of astrology. Alex uważa, że będzie to renesans astrologii, odnowienie astrologii. Yes, and we can feel this already now. Co możemy już odczuć? Because astrology has a very strong boom now. Ponieważ jest duży boom na astrologię. And I personally make the experience that more and more people from different areas of life are very attracted to astrology. I Alex zauważył sam, że bardzo dużo ludzi zaczyna interesować się astrologią z różnych środowisk, z różnych poziomów społecznych. And I can see that my clientele, whether it's for my talks or for astrological readings, is spreading out into all different areas of life. I jego klientela, ale też słuchacze jego wykładów czy warsztatów zaczynają być pochodzić z bardzo odmiennych obszarów społecznych. And the average age of my astrological clientele has dropped down to 29-30. I jego klientela, tak, jego klienci, wiek ich jego klientów spadł do wieku 29-30 parę lat. Which is not significant because it's about youth. Co nie jest najważniejsze z punktu widzenia młodości tych osób. But it's significant because these are the young people for the future heir kingdom. Ale ważne to jest, że to są ludzie, którzy będą tak naprawdę tworzyć to królestwo żywiołu powietrza, które nadchodzi. And for them this starts to be something kind of normal. I dla nich astrologia zaczyna, tak naprawdę jest czymś normalnym, częścią życia. Their mindset is interwoven in a completely different way. I ich horyzonty zupełnie są inne, tak? Oni mają zupełnie inne podejście do astrologii. Mają szersze horyzonty w tym zakresie. You know, the most ridiculous scientific proof I have read about was the following. Najbardziej dziwny, tak, absurdalny z badania naukowe, jakie ostatnio czytałem, były. That scientists at the Harvard University have made a research, a statistic on people who sing in a choir. Że na Harvardzie naukowcy zrobili badanie dotyczące osób, które śpiewają w chórze. And they have found out, due to the statistics, that singing in a choir is very good for your self-confidence, for your social compatibility, and for your emotional life. Że odkryli, że i udowodnili statystycznie, że śpiewanie w chórze bardzo poprawia samopoczucie, pewność siebie, towarzystwość i ogólnie nastawienie do życia polepsza. And I said to myself, what the... I Alex zdziwił się. And I said, people who sing in choirs know this since 8,000 years. Dla Alexa było to troszeczkę nawet oburzające, ponieważ ludzie, którzy śpiewają w chórze, wiedzą to od ponad 800 lat, że właśnie dzięki temu zdobywają takie umiejętności i możliwości. It's a knowledge out of experience and practice. Bo jest to wiedza, którą zdobywa się w praktyce. So it doesn't need a proof from a statistic research from Harvard University in order to be real.
Więc nie potrzeba statystycznych badań, żeby udowodnić, że jest to prawda. So this is like the borderline of exact science. I to jest ta granica, ten cień tak naprawdę, w który wchodzi nauka, tak? Graniczna taka linia, tak? Którą już powoli nauka przekracza. So there is also a connection between the Earth Empire and the desire to approve of everything by numbers and the concept of linear time development. Z żywiołem Ziemi również związane jest nie tylko liczby i statystyki, ale też koncepcja linearnego czasu, który rozwija się, tak, od jakiegoś punktu i zmierza do jakiegoś punktu w przyszłości. And if you look at life from a linear point of view, just like a linear straight development. Jeżeli patrzymy na życie z punktu widzenia właśnie liniowego, rozwijającego się czasu, which is a very, very male mental approach. To jest bardzo męskim myśleniem o czasie i życiu. It's the concept of endless progress. Jest to koncepcja niekończącego się progresu, tak, czyli rozwoju. It's the opposite of a cyclical understanding of time, which is female. Co jest przeciwieństwem cyklicznego podejścia do czasu, który jest charakterystyczny bardziej dla kobiet, tak? Jest kobiecy, może bardziej tak. So there was a concept of always more, higher and more, and higher and more, and higher. Czyli jest to koncepcja, że chcemy więcej i wyżej. And even in the 20th century, in the age of modernism, i nawet w XX wieku, w czasie modernizmu, w czasach modernizmu, there was the idea that there is the possibility of a linear development in culture. Uważano, że nawet w kulturze obowiązuje ta zasada liniowego rozwoju i postępu. So it was the idea of avant-garde. I z tego powstała jakby kierunek, idea awangardy. But the French composer Maurice Ravel said already at the beginning of the 20th century, competition is for horse races, but not for music. Ale już na początku XX wieku francuski kompozytor Ravel powiedział, że współzawodnictwo jest dobre na wyścigach konnych, ale nie w muzyce. And so but the idea of capitalism is a permanent progress in production and a 24/7 availability for shopping. Kapitalizm i żywioł ziemi związany jest również z produkcją, ale też z ciągłym kupowaniem i nieustanną dostępnością produktów do kupienia, tak, które 24 godziny na dobę możemy kupić. And you know what is the most fashionable and trendy illness at the end of this big cycle? I nie wiem, czy wiecie, jaki jest największa choroba końca tego ziemskiego cyklu. It's called burnout. To jest, nazywa się wypalenie. Burnout is a fake disease. Jest to sztuczna, wymyślona choroba. Because it gives people the sense that they have worked too much. Ponieważ ludzie mają wrażenie, że zbyt dużo pracowali. So they are victims of their ambition. I że są ofiarami swoich własnych ambicji. But in reality, it's just neglecting the cyclical nature of life. Ale w rzeczywistości oni ignorują, tak? Nie zwracają uwagi na to, że życie i czas jest cykliczny. And that means to know when it's time for a break, when it's time to recover, when it's time for a recharge. I konieczne jest wiedzieć, kiedy jest czas na przerwę, tak? Na naładowanie energii i na to, żeby się zatrzymać w tym biegu i w pędzie. And there's another dangerous thing about the linear time concept. It's that it doesn't give life a sense. It pulls out the sense of life. Kolejnym zagrożeniem postrzegania liniowego, postrzegania czasu jest, że on zabiera nam sens naszego życia, tak? Nie mamy poczucia sensu. Sens. Sense, making sense.
stop making sense. So it's about life begins and then it ends. And that's it. I jedyne, co wiemy w tym paradygmacie liniowego czasu, że życie się zaczyna i kończy. And this is what the scientists try to do. They try to find in the linear time concept back into the past. They try to find the beginning, the point of the origin of the beginning of the universe. I to samo robią naukowcy, głównie którzy się zajmują szukaniem punktu początkowego, kiedy nasz świat się zaczął, tak? I kiedy zaczął się czas. Because they want to find out the end. Ponieważ chcą wiedzieć, kiedy ten nasz świat się skończy, to jest ich główny cel. Because they are afraid of life. They want to know życia. They want to know when it's going to end. Ponieważ boją się życia, więc chcą wiedzieć, kiedy ono się już skończy. Just take this as an inspiration, how crazy this idea of the origin and the end is. Potraktujcie to jako przykład tego, jak szalona ta koncepcja początku i końca jest. But in reality, life is cyclical. Ponieważ w rzeczywistości życie jest cykliczne. Just because all our time measurements are based on the movements of the planets, that's all. Ponieważ nasze życie, tak, kolejne etapy naszego życia wyznaczają cykle planet, które są, zapętlają się, tak, powtarzają się. So it's the Earth around itself, the Moon around itself and around the Earth and the two of them around the Sun. Ponieważ wszystko, Księżyc, Ziemia, chciałam powiedzieć Słońce, krącą się wokół siebie i są to nieskończone cały czas cykle, które się powtarzają. So it's just like... Czyli cały czas jesteśmy w takim kręgu i kręcimy się. That was a perfect translation. Thank you. But they behave as if the Earth would be a planet that it's like a rocket, straight on one straight line. Natomiast oni, czyli naukowcy, tak, uważają, że Ziemia zamiast się kręcić wokół siebie jest wystrzeloną w niebo rakietą, która leci w jednym kierunku cały czas. And just imagine that if you don't think about linear time, but you take the cyclical into consideration. I jeżeli weźmiemy pod uwagę nie liniowość czasu, tylko właśnie tą powtarzalność, cykliczność. You don't have to think about the origin and the end. Nie musisz myśleć już ani o początku, ani o końcu. Because there's always a new day, a new year, there's always a new beginning. Ponieważ zawsze jest kolejny dzień, kolejny rok i nowy początek. But since the Earth Empire was about having more and more. Ale jako, że Królestwo Żywiołu Ziemi chciało mieć cały czas więcej. And the more you have, the more you are afraid about losing it. Im więcej masz, tym bardziej boisz się o to, że możesz coś stracić. Tak? Tym bardziej boisz się o stratę. So we have to build many... on my side. I have interrupted you. No, it's something... So we have to build many... You're slowing down. What is slowing down? Your connection, but now it's better. But it was unstable for a moment, but now it's okay. Sorry. Okay. And that means that we have to build a lot of theory around this in order to be safe and to keep our belongings with us. Dlatego musimy tworzyć wiele teorii wokół tego właśnie Królestwa Ziemi i tego posiadania, żebyśmy mieli pewność, że to będziemy zawsze mieli ze sobą, tak? Nikt nam tego nie odbierze. If I can just go away for one second, because there might be a computer in the other room and I just turn it off for the connection. Sure, could help, yeah. Just one second. Thanks. Thank you. Coś się zaczęło ściągać może w innym komputerze, Alex powiedział i pobiegł wyłączyć drugi komputer. Teraz każdy w domu ma kilka różnych urządzeń włączonych. We all have simultaneously plugged on many computers or
So it's normal. It's normal. Okay. Yeah, it's a cycle. It's not always linear. Well, the one computer ends and another starts. Takes over. Yeah. Nevertheless. So the cyclical awareness was completely out of fashion. Świadomość cykliczności czasu była w ostatnim, ostatnio niemodna. And when the cyclical is not part of the cultural awareness and the cultural consciousness, i kiedy cykliczność nie jest częścią kultury, tak, świadomości kulturowej, it cannot be a great time for astrology. Nie może to być dobre dla astrologii, nie jest to dobry czas dla astrologów. But air is not about possession and separation. Ale powietrze nie polega na liczeniu i separowaniu, odseparowywaniu się. It's about cooperation and networking. Jest to właśnie, polega to na współpracy i kooperacji. But cooperacji is not only within one language, it's also cooperacji from all the different areas of life. Ale ta współpraca dotyczy nie tylko jednej dziedziny życia, ale wszystkich i też różnych języków, różnych przestrzeni. And this is the essence of astrology, is interconnecting the different cycles, is in how far they all belong together. I na tym też polega astrologia, która łączy różne cykle i na różnych poziomach interpretuje je razem ze sobą. So this is, again, it's a very good perspective for astrology in the next 200 years. So think well about your profession for the next 200 years. Co oczywiście jest bardzo dobrym też perspektywą dla astrologii, dla astrologów na przyszłość. And it will also have an impact on the way we think and the way we think about thinking and learning. I ten żywioł powietrza i ta podejście inne, tak, do współpracy będzie też wpływać na to, jak my myślimy i jak planujemy przyszłość. So in the earth cycle, thinking was connected to numbers. Kiedy w żywiole ziemi wszystko było związane z liczeniem, ze statystyką. So the separation between the left brain and the right brain was quite strict. I różnica między lewą i prawą półkulą była bardzo wyraźna. So our understanding about what thinking and intellect means will also change a lot in the next 200 years. Dlatego rozumienie tego, czym jest intelekt i jak, na czym polega myślenie, bardzo się zmieni przez te najbliższe 200 lat. Why do I tell you all of this? Po co ja wam to wszystko mówię? Because as I said, it's the end of the Earth Kingdom and we are heading towards an Air Kingdom. Ponieważ kończy się Królestwo Ziemskiego Żywiołu i zaczyna się Królestwo Żywiołu Powietrza. And what happens when a new kingdom begins? When a new king comes to the throne? What is the ritual? What happens? Do you want people to answer it. I co się dzieje, kiedy jedno królestwo się kończy, a drugie się zaczyna? So, coronation, somebody wrote coronation. Brawa, bravissimo, exactly. Brawo dla Moniki. It's the coronation, this is the first thing. You get to the throne. Przede wszystkim odbywa się koronacja, czyli nałożenie korony, tak, na głowę nowego króla. So the coronavirus is the ritual of the coronation of the new 200-year air kingdom. Dlatego też koronawirus jest koronacją nowego króla, który będzie rządził przez najbliższe 200 lat. Milka wrote, must have a corona. I have had it. I'm one of the very few people who people know in reality who had it, because most people just know people who had it, but I had it. We're very sorry about that, but you look very good. Oh, but I say it's funny, because there are so few people that people know who had it, you know, and I'm fine, it was fine, no problem. Alex mówi, że miał koronawirusa jako jedyny z niewielu osób, które pewnie wiecie, że w ogóle miało tą chorobę, bo przeważnie wszyscy wiedzą, znają kogoś, kto zna osobę, która miała koronawirusa.
ale jest wszystko dobrze, on bardzo łagodnie przechodził, więc nie martwcie się od niego. Somebody asked, does it mean that the virus will control the world? It will not, but the fungus will do that. Ktoś tutaj po angielsku, Wojtek Jóźwiak zapytał Aleksa, czy to oznacza, że wirus będzie rządził światem, będzie kontrolował świat, a Aleks odpowiedział, że nie, ale coś w tym jest, ponieważ na pewno grzyby będą rządziły światem. And now going back. Sorry. And going back. Fungus from the picture. Of course this one. Oczywiście te grzyby, które narysował tu Aleks. And I will talk about it in a few minutes because we get there now. So what does the coronavirus does? Co, więc wróćmy do korony. Co robi koronawirus? It goes to the lung. Dostaje się do płuc. And what is the lung for? A co płuca robią? Respiration. Odpowiadają za oddychanie. Oh, you do it much better than I could. So it's about the exchange of air. Czyli odpowiadają za wymianę powietrza. The next thing is, there was no air flight for quite some time. Kolejna rzecz z koronawirusem związana nie było, była zamknięta przestrzeń powietrzna przez jakiś czas. And the sky in northern Europe was as blue as it has never been in all our lifetime. I Alex twierdzi, że niebo nad północną Europą było tak jasne i niebieskie jak nigdy. And it's the air. The sky is the air. Bo niebo to powietrze, żywioł powietrza. And I personally had this inspiration for the coronation for the new air cycle when I was lying at the airport looking at the sky. I to skojarzenie koronawirusa z koroną i żywiołem powietrza przyszło mi do głowy, kiedy leżałem na płycie lotniska. And then the other thing it does, it creates the social distancing is air between you and me. I kolejna rzecz, którą robi koronawirus, to tworzy społeczny dystans między ludźmi, między mną i tobą. So, coming out of the earth, we want to hug each other. But we can't. We have to say hi. Bo wychodząc z żywiołu ziemi chcemy się uściskać, przywitać, jednak niestety nie możemy z powodu koronawirusa. Możemy sobie tylko powiedzieć cześć na odległość. So communication, non-physical communication has a different significance now. Ponieważ niefizyczna komunikacja werbalna ma teraz większe znaczenie. We do Zoom, we do conferences on the internet, which is also air. It's not physical, although I'm very sorry about this. Next year we continue in another way, but this is also an expression of the air. I teraz komunikacja, którą wszyscy musieli się przestawić, to jest komunikacja właśnie powietrzna, czyli na odległość, tak jak wszyscy korzystają z Zooma, nasza konferencja jest online. Nie jesteśmy fizycznie w jednym miejscu, nie kontaktujemy się ze sobą blisko, tylko na odległość. And we have to reorganize ourselves in different ways. We have to network and cooperate in a different way. I musimy zacząć współpracować i kontaktować się w zupełnie inny sposób. And in the past 2 months, sometimes it was very difficult to be online because the people, everybody was online. I przez ostatnie 2 miesiące tak naprawdę bardzo trudno było korzystać z internetu w celach skomunikowania się z kimś, ponieważ wszyscy byli w internecie na żywo i wiadomo, co się działo, tak? Były problemy z transferem. So you see, corona is not a plague, it's a necessity. Więc koronawirus tak naprawdę nie jest plagą, nie jest tutaj czymś karą, tak, ale chodzi dosłownie o plagę, tylko jest koniecznością. It will change something in the way we socially interact. Bo zmieni sposób, w jaki komunikujemy się ze sobą na poziomie społecznym. And there is something like a theory or a suggestion that there might be something in control behind that. Jest pewna teoria czy sugestia, że coś może coś za tym stać, jakiś something or someone or. Sorry. What is behind this control or?
Yeah, that there is some manipulation behind it. Okej. Okay. Że może to być wynikiem manipulacji, tak? To, co wszystko się teraz dzieje. Jest... And I'm not going to this level of discussion, but what we can astrologically say is... Nie będę wchodził na ten poziom dyskusji, ale co możemy powiedzieć z punktu widzenia astrologii? Neptune is in the third decade of Pisces. Neptun jest teraz w trzecim dekanacie ryb. And this is dominated by Scorpio. Który this third third part of Pisces. Scorpio dominated. Yeah. So the first is Pisces, the second is Cancer, the third is Scorpio. Okay. Który ma duży wpływ Skorpiona. And Neptune in Scorpiona means you simulate a reality in order to be in control of it. A Neptun w połączeniu ze Skorpionem daje taki efekt, że chcesz kontrolować coś, co jest symulacją, tak? Control simulation, yeah? Yeah. Because Scorpiona is about control. Bo Skorpion jest na no, to kontrola. And Neptune is about simulation. A Neptun to symulacja, tak? Udawanie czegoś. So when we just look at this, there is a reason to suggest that there is something like a desire to control something in the world. I z powodu z tej symboliki astrologicznej możemy wnioskować, że